Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Poselskiego Ruchu Palikota stanowisko klubu do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw zawarte w druku 1548. Klub Ruchu Palikota będzie głosował zgodnie ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych i będzie rekomendował przyjęcie wszystkich 74 poprawek, z których zdecydowana większość stanowi poprawki o charakterze legislacyjnym, natomiast pozostałe są w zasadzie poprawkami doprecyzowującymi. Ja bym chciał jedynie zwrócić uwagę na dość kuriozalną sytuację, w której obecnie w Sejmie w trakcie procesu legislacyjnego są dwie nowelizacje tej samej ustawy, ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Jedna, o której obecnie rozmawiamy, będąca na etapie poprawek senackich i druga, która znajduje się przed drugim czytaniem, projekt senacki dotyczący regulacji w zakresie opłaty interchange fee. Zarówno ja, jak i pan poseł Jańczyk w trakcie pierwszego czytania, przepraszam. W trakcie pierwszego czytania zwracaliśmy uwagę na to, że zdecydowanie słuszniejszą drogą i korzystniejszą dla transparentności całego procesu legislacyjnego byłoby, aby te ustawy były połączone. Natomiast ustawa obecna, o której mówimy, zawarta w druku 1548, jest mocno spóźniona, jeżeli chodzi o implementację prawa unijnego i nie było możliwości, aby jej prace były nieco wydłużone, aby można było wyprowadzić z Sejmu, przekazać do podpisu prezydentowi jedną spójną ustawę dotyczącą zmiany ustawy o usługach płatniczych. Ta sytuacja dość kuriozalna obecności dwóch projektów nowelizacji tej samej ustawy, tak jak to dzisiaj w Komisji Finansów Publicznych rano okazało się, budzi dużo różnych kontrowersji i niejasności i organizacyjnych, i legislacyjnych dotyczących tego, do której ustawy odnosimy się, nowelizując ustawę, której nowelizacja nie została zakończona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi Wincentemu Elsnerowi.